Tak. Może pan coś przybliżyć na temat państwa środka Chin. Oni mają takie podejście do gospodarki, nieważne jaki jest maścikot, ale czy on łapie myszy. I oni zawojowali w tej chwili cały świat ekonomicznie. Ameryka to jest położona, wykupiona przez nich. Jakby wypuścili te biliony dolarów, to by dolar zagrożę. No już, już to zagrozili tym. Za 800 miliardów dolarów obligacji chcą sprzedać hurtem. I technologicznie przewyższają Amerykę, Rosję i tak dalej. No to tam w niektórych dziedzinach, tak, w innych jeszcze nie. Ale wie pan, no jest coś na rzeczy. To Chiny to jest największy problem Ameryki. Nie Rosja, tylko Chiny. Dlatego, że ja kiedyś, jak był kryzys finansowy w 2008 roku, to sobie kiedyś zrobiłem takie porównanie. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych wtedy wynosił tam 620 miliardów dolarów, roczny budżet. To stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. O, taka była przewaga. 10 lat później budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych był trochę wyższy, około 700 miliardów dolarów, ale to stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 państw świata następnych. Ta przewaga w ciągu 10 lat stopniała o połowę. Tak to było. I nie na rzecz Rosji, tylko na rzecz Chin, bo Chiny wtedy miały 250 miliardów dolarów budżetu wojskowego, a ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5, być może nawet przez 1,8. Także Stany Zjednoczone czują na karku gorący oddech chiński i dlatego muszą coś z tym zrobić, zwłaszcza że Chiny, podobnie jak Rosja, Brazylia, Indie, Republika Południowej Afryki, w 2011 roku, więc już 9 lat temu, zawarły takie porozumienie, które się nazywa BRICS. Od pierwszych liter państw uczestniczących w tym porozumieniu i BRICS postawił sobie za cel, czego nie ukrywał od samego początku, detronizację dolara z funkcji waluty światowej. I właśnie w tej chwili Chiny się do tego przymierzają. To jest powód do wojny. To jest powód do wojny, dlatego że z tego, że dolar jest walutą światową, Stany Zjednoczone ciągną grubą rentę. I to, żeby dolar tej pozycji nie stracił, to tego pilnuje armia Stanów Zjednoczonych. Tego pilnuje. Proszę zwrócić uwagę, że jak Saddam Hussein zaczął tam się odgrażać, że odstąpi od dolara w transakcjach eksportu ropy tylko na rzecz euro czy jena, no to go złapali, powiesili i tyle. A Kaddafiego to nawet nie wieszali, tylko go rozszarpała ludność tam miejscowa przed kamerami telewizyjnymi, bo chciał przejść na złotą walutę. No to wie pan, tak się... Tak, tak, więc to jest taka możliwość, jak mówię, 800 obligacje amerykańskie rządowe za 800 miliardów dolarów, rzeczywiście to może zachwiać finansami amerykańskimi, a pośrednio i gospodarką. Jeszcze jest taka sprawa, które ma państwo broń atomową, choćby malutkie, to żadne państwo na niego nie uderzy, tak jak w przypadku Korei Północy, Kim Jong-un, nie? I Trump tam klepał Kim Jong-a, że mu odda te rakiety. No to no, jeżeli Trump tak myślał naprawdę, no to chyba lekkomyślny był wtedy, przynajmniej w tym momencie, bo było oczywiste, że Kim Jong-un niczego mu nie odda. Nie po to, że tak powiem, tam wszyscy przymierali głodem, to tak jak prezydent Pakistanu powiedział, będziemy jedli trawę, ale będziemy mieli broń jądrową. No i mają. Ale jeśli Persy dostaną broń atomową konkretną, to się w ogóle potoczy inna sytuacja. O, to wtedy wie pan, wtedy zobaczymy. Wtedy zobaczymy. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, bo wybrany naród też dysponuje bronią jądrową. Do czego się nie przyznaje. Już wtedy nie będą po prostu... Nie, do czego się nie przyznaje, tylko wie pan, broń jądrowa to nie jest po to, żeby jej używać. Tylko po to właśnie, żeby straszyć. Dlatego też
mimo że właściwie okres pokoju był przerywany co i rusz jakimiś konfliktami, bo wojna, to ostatnia wojna to była w Wietnamie, a potem już nie. Potem to były operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, wszystko byle nie wojna. No to przecież one się toczyły na obszarze ograniczonym i w taki sposób, żeby nigdy sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, tak jak to było, znaczy jeszcze nie było na szczęście, ale mogło być w 1973 roku. Bo to była ta kolejna wojna izraelsko-arabska i rzeczywiście tutaj izraelska armia bardzo taki śmiały manewr wykonała. Wyszła na tyły armii egipskiej, trzeciej armii egipskiej. I ta Egipcjanie się w ogóle nie zorientowali, że tak jest. Nie wiedzieli o tym. Tymczasem i dopiero Kosygin zdjęcia satelitarne im przywiózł, że jest taka sytuacja, a te izraelskie wojsko było już w pełnym natarciu wtedy. No i wtedy Związek Sowiecki, który miał dwustronne układy wojskowe i z Egiptem, i z Syrią, powiedział, że w tej sytuacji wykona zobowiązania z tych, no to już była poważna sprawa. I już siły zbrojne amerykańskie też zostały, czerwony alarm został ogłoszony. Co to znaczy? Że wtedy te samoloty no, strategicznych sił lotniczych z bombami wodorowymi na pokładzie poderwały się w powietrze, wszystkie. Łodzie podwodne zajęły rejony wyczekiwania, no i tam wszystkie inne przygotowania. Więc tak to wyglądało wtedy. I czerwona linia uzgodnili, że wszyscy mają, wszystkie wojska tam na Bliskim Wschodzie mają pozostać tu, gdzie są w tej chwili. Ani kroku w przód, ani kroku w tył. I tak się stało. I tak się stało. Więc broń jądrowa to jest bardzo niebezpieczna dla każdego. Za prezydentury Dwighta Eisenhowera w Stanach Zjednoczonych była doktryna zmasowanego odwetu, którą można streścić tak trochę po chamsku, że walimy ze wszystkiego, co mamy, kto przeżyje, ten wygrał. Ale już na początku lat 60., kiedy Sowieci zbudowali swój arsenał jądrowy, no to się wyjaśniło, że nie przeżyje nikt. I w związku z tym Robert McNamara, który był ministrem obrony, sekretarzem obrony w administracji prezydenta Kennedy'ego, a później w administracji prezydenta Johnsona, stworzył taką teorię elastycznego reagowania, którą też tak po chamsku można streścić, że haratamy się, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając własne terytoria. I proszę zwrócić uwagę, że od lat 60. te wszystkie konflikty to o co są? O przedpola. Każde mocarstwo stara się jak najdalej przedpola wysunąć swoje, jak najdalej od własnego terytorium. No a świat się nie rozszerza, świat jest cały czas taki sam. W związku z tym no, prędzej czy później musi dojść do jakiegoś zderzenia. I tak jak powiedziałem, że w ciągu 10 lat ta przewaga Stanów Zjednoczonych stopniała, ona topnieje, jeszcze nie jest tak całkiem tego, nie są tam one passe. To tak jak ja bywałem tam w Stanach Zjednoczonych, ostatnim razem to byłem, zwiedzałem zakłady Boeinga. Przypomniało mi się, jak tam byłem, takie sformułowanie admirała Yamamoto z czasów wojny drugiej, który mówił do swoich oficerów, że potęga ich przemysłu budzi grozę. Prawda, to prawda, to trzeba zobaczyć, żeby sobie wyrobić pogląd. Rzeczywiście to Chiny też są państwem tam do potencjale dużym, ale amerykańskiego potencjału jeszcze nie można lekceważyć, nie można. Dlatego Stany Zjednoczone muszą jakoś ten problem rozwiązać. I to muszą w ciągu 10 najbliższych lat, bo im później, tym trudniej będzie.
a być może nie będzie to w ogóle możliwe. Więc muszą teraz. Ja tak czasami, tak jak nie wiem, co myśleć, to tak sobie puszczam wodze fantazji. Co ja bym zrobił, jakbym był prezydentem Stanów Zjednoczonych i musiałbym rozwiązać taki problem? Pierwszą rzecz, jaką bym chciał zrobić, to to, żeby zapewnić sobie w tym konflikcie przynajmniej neutralność Rosji. No bo ze wszystkimi bojować to nie wygram. Przynajmniej neutralność Rosji. Być może, że Rosja, która też nie chce zbytniego wzrostu potęgi chińskiej, na to by poszła, ale by powiedziała, no dobra, będziemy neutralni, nawet życzliwą neutralność, ale za ile? Ale co nam za to dacie? Bo w polityce to trzeba mieć gotową odpowiedź na dwa pytania. Przynajmniej na dwa. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i to jest, między tymi dwoma odpowiedziami jest cała polityka. I teraz, no to czego Rosja by mogła chcieć od Stanów Zjednoczonych? Do Polski na razie to dopiero w następnej kolejności. Ale przynajmniej uznania rozbioru Ukrainy. Przynajmniej uznania, bo to nie trzeba stawiać żądań zbyt wygórowanych, bo to wtedy można dostać kopniaka w tyłek, tak. Ale takie umiarkowane, to każdy tam powie, no właściwie to i tak to mają, to czort z nimi, niech tam to zaklepiemy to, przyklepiemy to im. A być może zwiększenia wpływów tutaj w środkowej Europie. To jasne, dlaczego nie? Więc to jest sytuacja, znaczy nie mówię, że jest, ale są pewne podobieństwa między sytuacją w 1939 roku, kiedy w lipcu 1939 roku pojechała do Moskwy delegacja sztabu imperialnego brytyjskiego z generałem Ironsidem na czele, żeby tam wysądować, bo oni nie mieli żadnych pełnomocnic do traktatów, żadnych podpisywania, ale żeby wysądować Stalina co do warunków, na jakich on by się przyłączył do koalicji antyniemieckiej. I ojciec narodów nie powiedział nie, tylko zwrócił uwagę swoim rozmówcom, że Związek Radziecki nie ma wspólnej granicy z Niemcami. No to jak Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? Nie ma jak, powiada Józef Stalin tak, gdyby Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. Krótko mówiąc, dajcie mi Polskę, a potem pogadamy. To Rosjanie tacy są.